szukałam w szafie moich różowych zasłon, bo stwierdziłam, że już nie chcę w salonie mieć szarych i w ogóle znalazłam, że mam jeszcze nowiutki zestaw olejków eterycznych i właśnie włączyłam dyfuzorek z olejkiem pomarańczowym, chociaż w sumie teraz jest wieczór, więc może powinnam lawendę dać, ale fajnie, bo chciałam kupić nowe, a się okazało, że jeszcze mam 8 nowiutkich, także szukam drugiej zasłony i biorę się za prasowanie i ponowne ozdabianie mojego domu. A tak w ogóle to mam tutaj kwiatuszki, które kupiłam wczoraj w Kauflandzie i jeszcze dzisiaj mam zamiar je posadzić na balkonie, zanim nie zaczęłam robić swoich obżartych paznokci, więc pogrzebię się trochę w ziemi i ładnie posadzę. Szukałam te pelargonie, no ale niestety nie było, więc wzięłam zielone. Ale dziewczyny mi w pracy mówiły, że ten bluszcz podobno fajnie się powinien pnąć, więc mam nadzieję, że się u mnie pochowa, bo ja go kiedyś, znaczy zachowa, bo ja go kiedyś kupiłam i go trzymałam w domu, a dopiero teraz patrzę, że on jest na zewnątrz, że może dlatego mi zdechł. Zobaczymy, czy na dworze będzie się lepiej trzymał, także ja się tutaj zabieram za dekorowanie mojego domku. Postanowiłam, że zrobię sobie sama paznokcie. Tu już mam mega odrost i tego nie mam. Już zdrapałam, znaczy z frezarką zdjęłam sobie tą resztkę lakieru, a na stopy zrobię sobie skarpetki złuszczające i stopy zrobię sobie jutro, a dzisiaj zabieram się za moje paznokcie. Zdecydowanie muszę je skrócić, bo są już mega za długie, więc tak u mnie niedziela dzisiaj leci na robieniu pazurków. Witajcie kochani, we wtorek 18. Ja właśnie wyciągnęłam z lodówki sobie tą maskę hydrożelową, właśnie sobie ją zrobię. Rozpakuję zakupy, które zrobiłam z Santitis i idę robić ciasto, bo w środę 19 są moje urodziny. No i będę oczywiście ciasto do pracy zanosić. Robię standardowo 3 bita. No ale dzisiaj chyba ubiorę sobie tą różową koszulkę, którą sobie kupiłam w Cenda. Tutaj mam jeszcze jeden stanik, ten, który kupiłam w Polsce, dałam Sandrze, bo był na mnie za duży. Mam nadzieję, że ten będzie dobry. I ten jest z New Yorkera, z takim fajnym łańcuszkiem. Co ja jeszcze kupiłam? Już nawet nie pamiętam. Aha, mam jeszcze jedną koszulkę, taką zwykłą, czarną, z takimi guziczkami, wszystko do pracy. I tam jeszcze chyba tylko czarny, a nie, jeszcze jakieś gacie. Gacie jeszcze też z New Yorkera. MK, taki trójpak. No to od razu sobie dam do prania. I z New Yorkera jeszcze jak zwykle, zwykłe czarne spodnie, również do pracy. Sandra się śmieje, że ja kupuję rzeczy tylko do pracy. No ale 90% czasu tam spędzam. A tutaj jeszcze mam kwiatki z tego, z Kauflandu, muszę sobie je posadzić na balkonie, ale pierwsze co to zabieram się za zrobienie ciasta, bo one musi postać parę godzin w lodówce. No akurat dzisiaj zrobię, to na jutro do pracy będzie, więc myślę, że idealnie. Ale pierwsze co zrobię sobie tą maseczkę, bo coś mam jakąś ostatnio opuchniętą twarz, więc maseczka się przyda, prawda Feliksie? Także dobra, to daję do prania, a robię maseczkę i zabieram się za ciasto. Kocie, ty wyłaź z tej torby, bo to nie jest torba, do której ty możesz wejść, bo tu są moje kwiatki na balkon, które w końcu chcę posadzić. A w ogóle chciałam kupić te, co miałam w zeszłym roku, do grudnia mi stały pelargonie, no ale niestety nie było, więc wzięłam zielone. Dobra, idę piec ciasto. Nie piec, robić, bo to jest ciasto bezpieczenia. Herbatniki i masa krówkowa już rozłożone. Wczoraj wieczorem ugotowałam sobie budyń, teraz go wymieszam z masłem i potem jeszcze muszę ubić śmietanę na wierzch. Także teraz zabieram się za ubijanie. Może nie będę wam tego nagrywać, bo robot jest bardzo głośny. Także lecimy z tym. No i ciasto już prawie gotowe, jeszcze tylko potarkować czekoladę, posypać na wierzch i do lodówki na minimum 12 godzin, także lecę tarkować. No i voilà, ciasto do pracy gotowe.
Teraz je trzeba zafoliować i do lodówki. Dajcie znać, czy lubicie 3 bit. U mnie dziewczyny w pracy lubią, dlatego akurat właśnie te zrobiłam. Także no. Jak macie jakiś fajny przepis na jakieś ciasto, to możecie mi podrzucić, bo chętnie bym coś zrobiła, ale nie mam pomysłu. Ja zrobić to lubię i potrafię wszystko, w sensie w kuchni, ale najgorzej jest z wymyślaniem. Także dajcie mi znać. Cześć Dizolek, ja się muszę wziąć za odkurzanie tutaj tego bajzlu, tych waszych włosów, które ostatnio nadmiernie tracicie, chyba poczuliście już wiosnę, a tutaj przyszła do mnie paczka i powiem wam, że historia tej paczki jest zadziwiająca, ponieważ w zeszły czwartek zamówiłam sobie na Amazon Prime sól, taką właśnie tą magnezową, tyle że o zapachu kokosa. No ja mam Prime'a, więc jak zamawiam w czwartek, no to w piątek powinna być. No i w piątek rano dostałam maila, że paczka już jedzie, a potem po jakimś czasie, że została uszkodzona, no i wraca do nadawcy. I było coś tam właśnie na Amazonie mi wyskoczyło, że jeśli nie dotrze do niedzieli, no to zwrócą im pieniądze. No oczywiście w niedzielę Amazon nie działa, więc paczka nie dotarła. W poniedziałek dostałam zwrot pieniędzy, a dzisiaj ta paczka wróciła. Przyszła do mnie z powrotem. Wyskoczyło w aplikacji, że została po prostu właśnie gdzieś tam w DHL czy tam na poczcie przepakowana i jedzie do mnie z powrotem. Więc to jest bardzo dziwne, bo ja dostałam już zwrot pieniędzy za to, a paczka jednak dotarła, więc nie wiem, jak oni rozwiążą ten problem. Czy pobiorą mi ponownie tą kwotę, czy dostałam to w gratisie za opóźnienie dwudniowe, trzydniowe w zasadzie, bo w sobotę też działa Amazon. Także no bardzo ciekawe. Także Daisy, czy my możemy rozpakować tą oto tutaj paczkę, której nie powinnam dostać, a dostałam? Co o tym sądzisz? Odstąpisz mi ten karton? Bo wiesz, zanim poodkurzam, to powinnam tutaj najpierw te paczki wszystkie usunąć. No ale to jest twoje najlepsze spanie, więc może później ją rozpakujemy. Co o tym sądzisz? Nie ma ci pańcia zabierać? No, trzeba byłoby iść dać jakiegoś groszka do Daisy, bo od razu poleciała i paczka by się zwolniła. No ale nie mam sumienia kotka zwalać, także chyba rozpakujemy jednak później. Hej kochani, witam się z wami bardzo cieplutko. Dzisiaj jest środa, 19, moje urodziny. Ja właśnie zbieram się do pracy. Dzisiaj trochę sobie pospałam, ale mam ostatnio ciężki czas w pracy, więc w sumie dzisiaj nic nie zrobiłam. Ugotowałam tylko tą. Pokażę wam na obiad wielki gar zupy ogórkowej. No i tutaj zabieram do pracy moje ciasto, już sobie je z blachy przełożyłam do tego transporterka, muszę zabrać tą taką łopatkę, bo w pracy nie mam i duży nóż, ale nie mieści mi się do tego pojemnika, więc będę musiała go wziąć osobno i taki kawałek, jeden rządek zostawiam w domu. Tak się ciasto przedstawia. Próbowałam taki malutki kawałek, wiecie, ja za słodkim nie przepadam, no ale zanim komuś go dam, no to trzeba byłoby spróbować. No i całkiem w porządku wyszło, o przekrój tak wygląda, więc to chowam do lodówki, to zabieram do pracy i idę świętować z moimi koleżankami i kolegami z pracy. A do was odezwę się pewnie jutro, nagram też dla was jakiś zdrabkowy odcinek urodzinowy, może o jakiejś większej, o większych nominałach, także bądźcie tu ze mną na bieżąco. No i zostawcie mi w komentarzu jakiegoś kwiatka, będzie mi bardzo miło. Także ja uciekam, pa pa. Przychodzę sobie do biura, a tutaj taka ścieżka wydeptana, a moje biurko wygląda tak, jaki tort z moich ulubionych.